Zaczynamy. Cześć wszystkim, z tej strony Poziomka, a przed wami gra Life is Strange. Jak to ludzie mawiają, życie jest dziwne. Każdego z nas, a nawet bardzo. Jest to gra, którą naprawdę nie spodziewałam się tak szybko zdobyć i myślałam, że ogólnie nigdy jej nie zdobędę. I tak się złożyło, że możliwe, że widzieliście unboxing, jak miała wyjść edycja limitowana, to mówię, a kupię. No i tak zrobiłam. Jestem z siebie dumna. Tak. Jak mam się wam przyznać, ja widziałam cały Let's Play, całą serię u kogoś, ale mimo wszystko postanowiłam, że będę tutaj mówić i nagrywać tak, jakbym o niczym nie widziała. Nie wiedziała, przepraszam. Będziecie widzieć moje takie jakby pierwsze reakcje na to wszystko, albo po prostu zrobię to po swojemu. Chcę, żebyście wiedzieli, żebyście nie myśleli, że ja po prostu jestem taka sztuczna, że wszystko udaję. Pewnie to będzie na jakiś sposób tak jakby udawane, no ale nie chcę wam psuć zabawy i chcę, żebyście też wiedzieli, jaki był mój pierwszy odbiór tej gry. Więc ja będę to robiła po swojemu, tak jakbym ja prowadziła rozgrywkę, jeszcze o niczym nie wiedząc. I jeszcze taka krótka informacja. Młodzi widzowie, słuchajcie, spolszczenie tej gry jest, nawet sama gra ma dosyć wulgarne słownictwo, więc nie mówcie tak w domu ogólnie. Ja wiem, że na przykład ktoś może lubić grę, komuś się gra podoba i właśnie chce obejrzeć serię, no ale słownictwo takie, no, jedenastolatek, które ci mówi trochę to przesada moim zdaniem. Chodzi mi o to, żebyście wiedzieli, co oglądacie i wiedzieli, jak po prostu odbierać słownictwo z gry. Ja sama w tej serii zrobię sobie coś takiego, takie dwie dyspensy, moi drodzy. Będę mogła użyć dwóch amerykańskich słów. Jednego tak jakby amerykańskiego przekleństwa, które zna każdy, i amerykańskiego słowa, które zna każdy. Po prostu, żeby też mogła jakoś siebie uwolnić tą negatywną energię, bo na pewno niektóre sceny po prostu przeprawią mnie o takie mocne wkurzenie, więc się nie dziwcie, jak czasem usłyszycie, że ja coś tam powiem. Albo na przykład jakbym jeszcze jakieś takie polskie słówko walnęła. Nie będę tu klnęła jak szewc po polsku, typowe polskie przekleństwa, tylko takie bardziej, no... Zobaczycie sami, ale... Innymi słowy, chcę, żebyście wiedzieli, bo... bo tak, i mam nadzieję, że przeżyjemy razem niezapomnianą przygodę. Tutaj mam sobie w zapis, bo patrzyłam, jak mi działa ogólnie gra. Chcę usunąć. Moi drodzy, Life is Strange, odcinek pierwszy. Zaczynamy. Nowa gra. To będzie piękne. Ja to czuję. Life is Strange jest grą, w której liczą się wybory gracza. Wszystko zależy ode mnie. Konsekwencje wszystkich twoich czynów będą miały wpływ na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Wybieraj mądrze. Oj, będę. Leżymy w lesie. Tak znikąd. Okej.
Tu nie dubbinguję, bo nie warto. I tak jakby zaczynamy grę. Jesteśmy główną bohaterką gry. Max Caulfield. Tyle mogę wam powiedzieć. Przepraszam, trochę przybliżę mikrofon. Będzie chyba tak lepiej. I teraz troszkę w boczek. Dobra. Myślę, że możemy już iść. Mamy się dostać do latarni morskiej, bo jesteśmy w bardzo dziwnym miejscu. No burza chyba jest. No nie pytajcie się mnie skąd, ja to wiem. Pogłoskom nie wierzę. No ale jednak mi się zdaje, że coś w tym jest. Po piorunach? Nie, w życiu. Może bardziej po tym. Ta może? Nie wiem. Co my tu mamy? O! Czekajcie. Czaszka to jest zaznaczona szkoła, tak? Dobra, czyli teren badany. Pustaki, ja nie mogę. Ognisko? Dawaj, Max, udać się, właśnie. Muszę schabki poprawić. Wiem, posiąka, przestań poprawiać głosy. Dobra, wiem. No ale czasami po prostu wkurzają i swędzą. Co zrobię? O kurde. Ale lagi. Ale mnie zlagowało. Murzyn! Murzyn! Okay. I'm in class. Everything's cool. I am okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Oh, mamy już pierwszą gimbuskę. Can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? I didn't fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Bueller? Weird. Diane Arbus. Diane Arbus? Why Arbus? Because of her image. Ja to mam. Dobra. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. Aha. She saw humanity. Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? Śliczne zdjęcie. Piękne. Aha, oni tam mówią w tle. Ale super jest. Tortured, right? And frankly, my tu mamy. I can't believe I still have this pencil case. I should upgrade to the 21st century. But no i czad. If anybody else looked. O matko. Minecraft. Dobra. Okej, zrobimy tak. Ja wam pierwsze wpisy ogólnie poczytam. Nie, ich jest za dużo. Nie, strona 8x8, czyli już jest ich więcej, prawda? Moi drodzy, to zrobimy coś takiego. Ja sobie... O, tak zrobimy. Ja sobie to pewnie będę czytała po swojemu. Ja będę wam dawała tak po kolei, powiedzmy, co jakiś czas będziemy sobie patrzeć do dziennika. No i wy będziecie sobie stopować i czytać. Więc... pyk. Bo ja sobie sama będę musiała to potem poczytać, ale tak to let's play trwałby naprawdę... Jeden odcinek trwałby o wiele za długo. Więc wiecie... Fajny kot, nie powiem. 2 września, wtedy zaczęłam nagrywać na tuby. 2013, no to tym bardziej, wtedy zaczęłam nagrywać. Ja nie mogę. Jak jest. Nie wierzę, że w to gram. Okej. Okay. Październik, mój ulubiony miesiąc, mój też! Okej, okay, Max. Dobra. Sobie poczytamy. On mi przypomina takiego gościa z Simsów. Chyba nawet takiego stworzyłam, albo w Simsach 4 był na zwiastunie, bardzo podobny. Kate! O! Dobra. Poziom pierwszy, poczwarka. Okej. Okay. SMS-y. Tata. O, to mogę czytać. Wspaniałych 18 urodzin, jesteś już dorosła, ale dalej będziesz naszą małą córeczką. Sprawdź swoje konto bankowe. Nie rozpój wszystkiego od razu. Dobra, tato. Dobrze. Czekajcie. O,
Max, masz czas? Zawsze. Wszystko gra. Wyskoczmy później na herbatę? Jasne, mam czas po 16. Nara. Okej, okay, mama. Wszystkiego najlepszego, Maxine. Nie możemy uwierzyć, że to już 18 lat. Buziaczki. No, kiedy ja to nagrywam, moja siostra ma za tydzień 19, więc wiecie. A mogę tak dawać wróć? Czy jak? Tak, okej. Okay. Warren! O kurde. Pójdziemy na kawę po szkole? Potrzebuję wymówki, żeby się nie uczyć. Ja tak samo działam. Błagam! Tylko sprawdź. Necromantic na moim pendrive'ie. Szalona Max. Wysadźmy coś. Czekaj, muszę kłuć na testy z fizy. Jak mamy coś wysadzać, musimy zmierzyć prędkość. Nie ignoruj tej wiadomości. Dobra. Wszystko, co mogłam pokazać, wam jak na razie pokazałam. Dobra, wyjdź. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Moja małe kamerabag jest battered, but still kicking. Daj radę, to dobrze. Okej, no teraz aparat, spójrz. Selfie na lekcji, podstawą każdego. Tylko nie u mnie. No. O, dziękuję. Of course, tak? As you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been Murzyn, tak zainteresowany lekcją. Już go uwielbiam. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Dobra. I did know, but I kind of forgot. Najłatwiej tak odpowiedzieć. You either know this or not, Max. No to nie wiem. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Wow. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Smutałkę. Nie. The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. The first American daguerreotype self-portrait was done by Robert Cornelius. Nic już nie ma. Sorry, Max. No more selfies right now. Or even nie chcę mi się dziennika. O, dzwonek. No i czat. Guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. San Francisco. And it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Aha. To nie powiem, spoko. Genialnie. No i teraz będziecie może źli, ale ja sobie lubię tak wszystko badać, co mamy. Damn, they have carbon fiber tripods here. The ball head even has a pan lock. That was amazing when Mr. Jefferson took a class picture the first week. Even though I didn't want to be in the picture at all, it was fairly fucking cool to watch him at work framing us. Yeah. To najlepsze. Tak, zdaję sobie sprawę, że to nic nie było. Drukarka, ale fajny kubek. That printer is amazing. I'd love to see how it reproduces my pictures. I could pump out a whole gallery show with that thing. When I don't suck. Someday. Weź nie miej o sobie takiej tej. Dobra, pierwsze spojrzymy. Obviously Blackwell spent bank on the computers here. No, u nas po prostu jest coś takiego, że u nas dzisiaj miałam angielski i porysowali po prostu sobie ludzie tak dla beki komputer długopisem, tak monitor, tak po prostu, nie? Ja nie mogę. Nie wiem, jak trzeba być mądrym. Oczywiście te pierwsze klasy gdzieś, nie? Dobra, czym ją rzuciły? Czym ją rzuciły? Purge. Droga Kate, uwielbiamy twój pornofilmik. Buziaki, uściski, Akademia Blackwell. Wow. Super, czyli mamy tu już pierwszy stopień nękania, tak? Hi Kate. Oh. Hi Max. Era. You seem quiet today. Just thinking too much.
Mm-hmm. I hear that. Wanna go grab a cup of tea and bitch about life? Już się umówiłyście. Thanks, but not today. I have to go over homework. No worries. Let's hang later. Sure. Mają śliczne oczka. Wyryte znaki, no. O, zdjęcie, super. Rachel Amber Forever. Aha. A spojrzeć na to mogę? Oho, coś się dzieje, coś się dzieje! Nie mogę na to spojrzeć, ale jestem lamą. Tablet. No, no. Of course, Victoria has to have the bestest, newest, most expensive. I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. O matko, produkt GRLT 64. Dzięki mocy i szybkości model GNO zapewnia bogactwo funkcji i możliwości. Zrobisz nim zdjęcie zawsze i wszędzie. Format JPG zapewni niesamowitą jakość, w tym zupełnie nowy poziom głębi, ostrości i plastyczności. Cena! Ło! Ta! Mogę tego użyć? Aha, dobra. Dobra, myślałam, że w inny sposób. Even her school books are gift wrapped. I can't believe she made fun of me in class. What is she, 15 years old? And people laughed. No, bywa. Chyba każdy z nas to przeżył. Dobra. Mogę na nią spojrzeć? Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. Bywa! A czekajcie, jak ja mam wbijać do dziennika? Jak ja wbijam do mojego... Ej! O, tabem. Dobra, mogłam się domyśleć. Czy jest coś takiego, że... Gdzie to jest? Były podpowiedzi, gdzie mogę robić zdjęcia lub coś. Ale nie. Ale bym to kliknęła, ale... A, czyli dobrze. Dobra. Zapamiętam sobie wiewiórkę, pokój... Pomnik chyba? Dobra. Wróć. Wróć. Dobrze. No to pierwsze pan Jefferson. This is ridiculous. I always get so shy and nervous around Mr. Jefferson. Nie może się w nim bujesz, proszę. Excuse me. Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her. Ale on... To jest miły. Zaraz. Co tu mu odpowiedzieć? Dobra. I didn't have any time. Way too much homework. Lola się grał. You're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you. On nie jest taki stary. But life won't wait for you to play catch up. You're young, the world is yours, blah blah blah, right? But you do have a gift. You have the fever to take images. To frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. No to mogę już iść, nie? Jeszcze mam tutaj coś, czekajcie. Even in pictures, the forest around here always looks mysterious. Piękne są. To prawda. Co tu mamy? You can never escape the lighthouse here. Latarnie ogólnie są piękne. Ale fajne. O. Mr. Jefferson is not messing around with that monster. He probably paid 20 grand for that camera. I bet he gets pristine digital images. Dobra. No i plazmówka. Najlepsze na koniec. Man, he even has the best plasma HDTV for a class monitor. Can't wait to watch some more documentaries on this bad boy. Wiem, że trochę przeszkadzam w jej mówieniu. Przepraszam was za to. Here's the poster for the contest. Mr. Jefferson really expects me to enter. Why? I don't know if I'm ready for my 15 minutes of infamy. Czy jesteś zwyczajnym bohaterem? Przekonaj się, weź udział i wygraj. Konkurs fotograficzny Zwyczajni Bohaterowie. Zgłoś zdjęcie, które przedstawia ciebie lub kogoś innego w bohaterskiej sytuacji. Termin 9 października 2013. Czyli mamy chyba 8 dni, czy tam tydzień. Zwycięzca poleci do San Francisco, gdzie będzie reprezentował swoją szkołę w Narodowym Konkursie Zwyczajni Bohaterowie w galerii Zeitgeist. Zeitgeist. Tak, Zeitgeist niemieckie. 11 października 2013 roku. Uczestnik może przesyłać wyłącznie jedną fotografię. Osoby niepełnoletnie muszą załączyć pisemne pozwolenie od rodziców. No dobrze. I wychodzimy w końcu.
O, zapis mam nawet. Welcome to the real world. Hot. Then I might send you a special picture. Widzę gamerów. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. O matko, uwielbiam tą scenę. Jak to jest pięknie zrobione. Jeżeli wy nie słyszycie oryginalnego soundtracku, to znaczy, że zbyt mocne prawa autorskie mi po prostu wbiły. Ślicznie. Więc jak coś, to przepraszam. To tylko wina praw autorskich. Era. There's Taylor, always waiting for Victoria. A, bo ona gada, nie? I think that's Courtney. She's such a slave to Taylor and Victoria. No bywa. Mam ten soundtrack, często słucham tej muzyki. Ej. O. Alyssa is always texting, but she doesn't hang out with a lot of people. Evan doesn't say much to me, but his photos are very cool. Kasia? Też mi kogoś przypomina, nie wiem kogo. Jak się jeszcze dowiem, że ludzi z mojego otoczenia, to co? I love picture of mom and dad. Hello, Jack. Kiss, kiss. Andy, you look totally. Wiecie, że uwielbiam mnie Jack. Wiecie, że uwielbiam mnie Jack. Po prostu uwielbiam. Ej, to będzie takie dziwne, bo jak będę grała za długo w Life is Strange, to moi znajomi będą mi pewnie przypominać postacie z gry. I tak będę wychodziła i takie. LOL! Oni są zbyt podobni. That's Dana talking to. I think his name is Justin. Bieber? Nie, pewnie nie. Dana is on my floor too. She's such an archetypal, gorgeous cheerleader. They must make them in a factory. I shouldn't be so catty. Dana is nice to me. O! A nie, oni go biją. Myślałam, że się w sumie. I've seen Brooke hanging out with Warren. She seems like his type. Widzimy nerdzika, no to fajnie. Ja myślałam, że oni się ten kumplują, a tu jednak chyba nie. Chociaż w tych czasach to nawet jak ktoś się będzie bić, to jest to przyjaciel. Tak! Pozdrawiam moich kumpli. I hate bully jockstraps like Logan. Andy's a Vortex Club member. I hate bully jockstraps like Logan. A, ale tego nie mogę? Vortex Club member. Dobra, Daniel. Jak mój wujek. Nie chcę tego. Daniel, o. No to co ci szkodzi? Plakat z zaginioną? Zaginiona z Arcadia Bay, zaginiona od poniedziałek 22 kwietnia 2013. Inne, wiek 19 lat, wzrost, waga, włosy, oczy. Tatuaż smoka na łydce i gwiazda na lewym nadgarstku. Rachel Amber, 19 lat. Proszę o telefon ze wszelkimi informacjami. Zadzwoń. Szeryf Arcadia Bay. No i numer. Dobra. Automat. They should just call it a sugar machine. That would be awesome if you put money in there and a bag of sugar dropped out. Murzyn, znalazłam się. Dobra, będzie super. There's Hayden. Another Vortex Club bro, but he's actually not an ass. Co znaczy w sumie? Co chodzi z tym Vortexem? Never be too cool like Nathan and Victoria. Lame. Klub Vortex. A oni się przed chwilą nie kłócili? There's Juliet from my dorm. Yet another Vortex Club disciple. To ten pewnie też. Figures Juliet would be dating Zachary. Jocks sucked up in the Vortex Club. Jacie, a z nim? Ej, to jest taki randomowy gościu, bo patrzcie. Czekaj, no! Ścigamy się? No dobra, nie mogę tu biegać, czy co? Tablica. Ej, o, dobra.
You can really learn a lot about a school by the weird shit posted on the boards. Dobra, to wam odpuszczę. God, Samuel is such a weirdo. But I kind of like that. Zorki biła siostra, ale mamy smycz. Dobra. Taylor, yeah. He's cute. I like skater boys. Deska jest fajna. To prawda, deska jest fajna. The Bigfoot stomp. I should develop some school spirit. Go team. No. Yay, Halloween. My favorite time of year. Znaczy, ja nie świętuję, nie? Ale lubię ten czas, kiedy jest taki właśnie... Ostatni dzień października. Dobra, chyba jeszcze tylko ta pani. Miss Grant is a great science teacher. Biuro, aha, dobra. Principal doesn't come out of his office much. Życie. Jak tu się biega? Używam shiftu, ale to chyba nie pomaga. A, nie do męskiej, przepraszam. Łazienka, wejdź. No i dobra. Empty, good. Nobody can see my meltdown, except for me. Podłamki, ale z jakiego to powodu? Z jakiego to powodu? Graffiti, czekajcie. Now who would bother to write that crap? A co, nie wiem. Rachel Amber, jest. No. Jest beach po prostu. I to nie chodzi o plażę. This poster must drive people to have sex. Wstrzemięźliwość umacnia. Wciąż możesz kochać i uczyć się bez seksu. Czas działa na twoją korzyść, tak samo jak zdrowy rozsądek. Wykorzystaj to. Aha, Kate, stań się dla Boga. Ja nie mogę. Odczepcie się od... Illuminati, lol. Odczepcie się od tej dziewczyny. I remember when somebody punked the alarm last month. At least I got out of science class for that. U nas by to tak łatwo nie przeszło. No. Dobra. O, jacie. Co tu mamy? The last time I got a flu shot, I got the flu. Fuck you. No, tak sobie szybko przeleciałam oczami, wy pewnie też. I feel like the universe is taunting me everywhere I go today. It all started with that bizarro dream in class. Am I going crazy? Mogę zrobić zdjęcie? Nie. Dobra, no to zlew i użyjemy zlewu. Będziemy myć twarz. Od razu ulga, nie? Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Ale nie zniszczysz tego, prawda? Fuck it. Co? Lol, weź tego. Ona ma zbyt niską samoocenę. When a door closes, a window opens. Or something like that. Widzę na ścianie hejt na Wiktorię. Photo op like this every day. Patrzcie, hejt na Wiktorię. Nienawidzę Victoria Chase, jakby ktoś nie wiedział. Whoa, where did that butterfly come from? It doesn't look like any kind I've ever seen before. The blue wings are practically glowing. I can almost feel the air moving around me. The butterfly feels almost like a spirit. Śliczne. Do damskiej. No, ciekawie. Widziałam ostatnio gościa, który wyglądał tak samo jak on, serio. Byłam w teatrze. Don't stress. You're okay, bro. Just count to three. Don't be scared. You own this school. If I want it, I could blow it up. You're the boss. Typowy bogacz, mam rozumieć? So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them.
Man, I can see the headlines now. Lead them out of this, bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do! I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Strzeli. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get the gun away from me, psycho! Za dużo CS-a, kurde. Auć. Whoa. What the fuck? How can that be? I was in the bathroom. He shot that poor girl. I held up my hand. And then I was back here. Yes, he likely was. These pieces of time can frame us in. I already heard this lecture. From light to shadow. From color. Now Kate is being hassled again. And if Victoria's phone rings, this is real. Now, shit! Can you give me an example of a photographer? I cannot believe this. Capture the human condition in black and white. Okay, if I'm crazy, I might as well go all the way. Bueller? Can I actually reverse time? O, o tym arbuzie mówią. Why Arbus? Because of... I did it. No proszę. I actually did it. A photographer who perfectly captured the human time machine. Anybody? Max, don't freak out. Not yet. There you go, Victoria. Why Arbus? Dobra. Because of her image. Robimy selfie. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers. When I took my selfie, Jefferson asked me a question. If he does again, I'll know this is for real. Kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max... Murzyn, znowu! No, I'm not dreaming this. It's real. I can tell. Your generation so I can go back in time. Selfie expression. What if that girl isn't dead yet? I couldn't resist. The point can I save her? The portraiture has always been a vital aspect of art and photography for... I need to go to the bathroom quickly and check it out. Now, Max... Since you've captured our interest and clearly want to join the conversation. O. Co lepiej powiedzieć, że się źle... Dobra. I'm sorry. I feel sick. May I be excused? Nice try, Max. But you're not gonna get away that easy. We can talk more after class. Is there anybody oh, here shit. Who knows their stuff? Jefferson wants to keep me after class. And I need time to save that girl. A process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. I co znowu smutałka? Stuck in the retro zone. Sad face. Sad face. Very good, Victoria. What if I rewind again and give him the right answer? Yeah, that is. Faces, making them extremely popular from the 1800s onward. Nie ten przycisk. Ah. Well, Max. Since you've. No dobra. No, mówiła o tym. The Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. The Daguerrean process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear defined features. Dobra, a teraz muszę lecieć. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Max is so far way ahead of everyone. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry, too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Ale przecież powiedziałam. You're not crazy. You are not dreaming. It's time to be an everyday hero. Dajesz, młode, dajesz. Yes, A nie, nie, sorki, sorki. Dobra, nie gadam już z nią. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for Ta się odezwie. Dobra, cicho. Excuse us. I'd never let one of photographers... Yeah, I'm not sure I have one. Given your selfie output, I'm
Sure, you must have about 1,000 pics by now. It'll take a long time to find a good one. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Go on now. Don't let me stop you. Aha. Hej. O. Yes, Victoria, you still have to do your homework. Dobra. Excuse me. The photographer. John Lennon rzekł. I'm on top of it. I think John Lennon once said that life is what happens. To jest genialne, jakby mi się to przydało w życiu, nawet nie zdaję sobie sprawy. All the right answers, good. Make sure you finish working on it by today. I have faith in you. Ja po prostu marzę o czymś takim. O, ja nie mogę. Jakby było cudownie. Ile osób bym... Jakbym się cofnęła do czasów i... Jeszcze raz spotkała się z osobami, którymi pewnie nigdy się już nie spotkam. Powiem wam tylko, że ten, że... Trochę laguje w pewnych momentach i coś dubbing się psuje, ale gram na najwyższych ustawieniach, więc jest dobrze. A to może minie w czasie. Yeah! Do łazienki. Okay, Max, retrace every step. I watched my face. Yeah. I shredded my photo. Nie, jeszcze się trochę pośmiałam z graffiti o Victoria, ale dobra. And I took a photo. I wbija. Aaa, łeb mnie swędzi. Leave them out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down. Uh-huh. Tell me what to do. Wowzer, it's happening again. I need a hammer to break it open. Dobra. Hell of more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Weź. Get that gun away from me, psycho! Kurde. Holy shit, I can't let this happen. If I'm too scared to get near this psycho. Ja nie mogę. Czym ja co robię? Cytryl? Dobra. Jeszcze. Młotek już mam, prawda? Młotek. Yeah. Ty jadź się zdjęcie, przecież on... Nie, no błagam was i że... No jest, zaraz stąd spadaj, bo ci zaraz coś tutaj ten przyłapie. A Boże, pozbierasz to? Nie. Wychodź. O, wszyscy zdążyli wyjść. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. No. Excuse for what? For whatever you're up to. Your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Dyro jest murzynem, ja nie mogę, ta gra mnie rozpieszcza. Huh? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. Yeah. Ale zmarł. Leave Ms. Caulfield alone and please turn off that alarm since that's your job. No. No sorry, nie. O, została mi rozmowa z Dyrem. Będzie ciekawie. Już do niego biegnę. Pędzę. No. Principal Wells always looks so distracted. I can never figure out what he's thinking. Dogadajmy. You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You could always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Co jest z tym dubbingiem? Well, Max, talk to me. Ooh. Dobra, zobaczymy pierwszy to, ale jak sobie się cofnę. I just got sick in class. Female trouble. Except you're wandering around like a zombie. And do you think that's the first time a student has used that line on me? It's the truth. I felt dizzy in Mr. Jefferson. No, no, tak powiedziałem. What you're hiding. You can trust me. There's nothing to hide. I got sick. It happens, you know.
There's that team toot again. You know, I've heard enough. Don't think I don't know what goes on around here. You've only been here for 3 weeks and you're already causing conflict. Pewnie ćpałam, albo jestem w ciąży. We'll approve when they find out. Pewnie tak to będzie. Tak to zawsze ludzie rozumieją. Please. No ja, dobra. He does not buy that at all. I may have just flushed my scholarship. Dobra. Chcę prawdę, proszę bardzo, i tak mi pewnie nie uwierzy. No i tak mi nie uwierzą. You look a little stressed. No to nosimy. I zobaczymy, co mi powiedzą. I just saw Nathan Prescott waving a gun around in the girls' room. Nathan Prescott. You sure? Yes. Nie, moto, kurde. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls' room. No nie? I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished. Dlatego jest niewinny, prawda? One of Blackwell's most honored students. No pewnie. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girls' bathroom. Ja wyobrażam. So what happened next? To wiedział. Then he left. I ran out here wondering what to do. Are you gonna bust him? This is a serious charge. I'll look into the matter personally. Thank you for bringing it to my attention. That's it? After what I told we'll you? Continue this discussion later oczywiście. In my office. Ma się many, więc wszystko będzie dobrze, nie? Prawie zabił człowieka. I ty pizzi. This academic drone won't do anything since the Prescott family owns Blackwell now. No właśnie. Should I rewind and change my story? Nie. Trudno. Jak sobie szukamy wrogów, to sobie szukamy wrogów, nie? A widzę zapis to. Ładnie, nie powiem, bardzo ładnie. Blackwell Academy, Akademia Blackwell. No ładnie, tu nie powiem. A nawet bardzo. Dobrze, moi drodzy. O kurde, ciekawe, czy się z nim minę. Chyba nie, pies jest dobrze. Moi drodzy, mam nadzieję, że powitaliście albo powitacie tę serię ciepło, z otwartymi rękami. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jestem przeszczęśliwa, że mogę nagrywać Life is Strange dla was. Czuję, że to będzie niezapomniana seria i oczywiście byłabym wdzięczna wam za komentarz oraz ocenę odcinka. Żegnam się z wami, a my się słyszymy już w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia, no i cześć!